your voice, my beloved. Piękny jest twój głos, moja kochana. I yearn to hear your voice. Ja chcę usłyszeć twój głos. I say my word to you. To jest właśnie to, co mówi ci Pan.
Żeby stopić to wszystko z sobą w jedności. To be merged in the oneness. Żebyśmy byli zanurzeni w jedności. Of the Father. Ojca. Jesu, dime Jesús.
Transforms the void earth into a living earth. Która przemienia pustą ziemię w ziemię żywą. It's the power to create from the invisible into the visible. To jest moc, która sprawia, że jesteśmy w stanie stwarzać z rzeczywistości niewidzialnej w widzialną. It's the place where all things are possible. I to jest miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Oneness is inside of the Father. Jedność jest wewnątrz Ojca. Unity is different than oneness. Say it this way. Unity is different. From the substance of all things becoming one. Byciem jednym na podstawie tego, że jest, bierzemy substancje z tego, przez którego wszystkie substancje stają się jednym.
So if you don't have a word for oneness, we call one from heaven. To find it. To be one. To be one. There's a fire inside of the Father. Jest ogień wewnątrz Ojca. That consumes division. I on pożera wszelkie podziały. That consumes separation. On pożera wszystko, co jest oddzielone, wszelki rozdział. Everything that is separated belongs to the world. Wszelki podział należy do świata. Everything that is in God comes back to be one. A wszystko, co jest w Bogu, wraca do bycia jednym. His fire consumes the division. Jego ogień pożera podziały. His fire merges together. Jego ogień sprawia, że łączymy się ze sobą razem. As darkness cannot prevail against the light. Tak jak ciemność nie jest w stanie sprostać światłu. Division cannot remain within the oneness. Żaden podział nie ma racji bytu w Ojcu, który staje się jednym i sprawia, że wszystko staje się jednym. The power to destroy division is within the Father. Moc do niszczenia podziałów znajduje się w Ojcu. In the world there will be divisions. Na świecie będą podziały. It's a world divided. Cały świat widzimy, że jest podzielony. It's a world of competition. Na całym świecie widzimy rywalizację. It's a world of anxiety and survival. To jest świat niepokoju, świat, który stara się przetrwać. World, you will have affliction, says the Lord. Na świecie będziecie cierpieć prześladowanie, mówi Pan. But trust in me, I have overcame the Ale world. Miejcie wiarę we mnie, ja przezwyciężyłem świat. I am not of the world, says Jesus. Ja nie jestem z tego świata, mówi Jezus. I am not of the system, of the void. Ja nie mam nic wspólnego z systemem pustki. I am not of the system of division and strife. Ja nie przynależę do systemu pustki i sporów. I am not of this world. Ja nie jestem z tego świata. I am calling you to be my disciples. I ja wołam was, powołuję was, żebyście byli moimi uczniami. Outside the world. Poza systemem światowym, poza światem. To understand the realm of the Father. Żebyście rozumieli wymiar Ojca. I want you to say thank you. Ja chcę, żebyście powiedzieli dziękuję do Ojca. Po prostu zacznij mu dziękować. Możesz to robić po cichu. Just thank the Father. Dziękuj Ojcu. And see how thankfulness i zobacz, jak dziękczynienie leads you to his rest. Wprowadza cię w jego odpoczynek. When you are thankful, kiedy jesteś wdzięczny, kiedy masz nastawienie dziękowania, you are in peace. To pojawia się pokój. You can listen. Możesz słuchać, słyszeć jego głos. When you are thankful, kiedy jesteś pełny wdzięczności. You are content. Jesteś zadowolony. You are satisfied. Usatysfakcjonowany. When you are thankful, you are happy. Kiedy jesteś wdzięczny, kiedy zaczynasz dziękować, przychodzi szczęście. When you are thankful, you are understanding something greater than yourself. Kiedy masz w sobie wdzięczność, zaczynasz rozumieć coś większego niż ty sam. Thankful, you are surrendering. Kiedy jesteś wdzięczny, to poddajesz się pod Niego. Say thank you to the Father. Mów
Mówię w Ojcu, dziękuję. Give Him thanks for your life. Podziękuj Mu za swoje życie. Thank Him for everything you can be thankful for. Podziękuj Mu za wszystko, za co powinieneś Mu podziękować. Thank Him for His presence. Thank Him for I His presence. Podziękuj Mu za Jego obecność. Thank Him for having chosen you. Podziękuj Mu za to, że wybrał Cię. Giving His Son to rescue you. Podziękuj Mu za to, że oddał swojego Syna, żeby Ciebie uratować. And feel in this realm of thankfulness. I poczuj w tej rzeczywistości dziękczynienia. The peace that it produces. Pokój, który przychodzi razem z nim. Grateful people are joyful people. Wdzięczni ludzie to szczęśliwi ludzie. Ludzie, którzy mają w sobie wdzięczność, dziękczynienie, to ludzie szczęśliwi. Grateful people are joyful people. Ludzie, którzy są wdzięczni, są szczęśliwi, są pełni radości. It is through thanksgiving. I to przez dziękczynienie. Przez that you start to see the beauty of the Father everywhere you go. Zaczynasz widzieć piękno Ojca w każdym miejscu, do jakiego idziesz. Thankful heart will see beyond the dawn. Wdzięczne serce widzi to, co się dzieje ponad porankiem. A lot of people can see a sunrise. Niewiele osób widzi wschód słońca. But thankful people. Ale ci, którzy są pełni dziękczynienia. See beyond the sunrise the glory of God. Widzą we wschodzie słońca chwałę Boga. See beyond the natural. Ludzie pełni wdzięczności są w stanie widzieć to, co się dzieje poza rzeczywistością naturalną. And the million reasons that show up every day to be thankful. I miliony pojawiają się miliony powodów, dla których dziękują. Shine before you. I kiedy takie miliony powodów rozbłyskują przed Tobą. Say thank you. Po prostu mów dziękuję. Thank you. Dziękuję. Thank you for those millions things. Dziękuję Ci, Ojcze, za te miliony rzeczy. Where I can see the love of the Father. W których widzę Twoją miłość, Ojcze. We're so used to survive. My jesteśmy tak nastawieni po prostu na przetrwanie. To strive. Żeby jakoś się zmagać. To want more. I chcieć więcej. To compete. I rywalizować ze sobą. Zapomnieliśmy, jak wiele piękna jest dookoła nas, jak wiele pięknych rzeczy jest dookoła nas. One day I was at the beach. Któregoś dnia byłam na plaży. And there was an empty lot. Lot? Lot?
lot like a land low cash. I była tam wolna działka. And the Lord said, walk into that lot. I Pan mi powiedział, wejdź na nią. And I had to go through the dunes, there are dunes on my beach. Musiałam w tym celu przejść przez wydmy. So I entered that place. Weszłam na to miejsce. And it was like a pot. Like a pot. I tam był jakiś like garnek, albo miska. Filled with Sylvester flowers from marketplace. Sylvester flowers. Wild flowers. Okay. I był pełen dzikich kwiatów i motyli. It's a wild lot. To była dzika działka, nie należała do nikogo. And everything looked like wild. Wszystko wyglądało dziko. But suddenly, ale nagle, the Father manifested himself. Objawił się tam mi ojciec. And everything in the lot, i wszystko na tej działce, started to shine with the glory of God. Zaczęło świecić chwałą Boga. It was like the hand of the Lord was in the sand. Tak jakby ręka Pana znalazła się w piasku, dotknęła piasku i piasek zaczął świecić. And the flowers were shining. I kwiaty zaczęły świecić. And they were singing to the Father. I zaczęły śpiewać Ojcu. And the butterflies were like flying flowers, glorifying in their flight. I motyle zachowywały się jak latające kwiaty, które wielbiły Ojca swoim lotem. The Father. Everything. I wszystko, when I turn around, gdziekolwiek się nie obróciłam, was shining with the glory, świeciło chwałą Ojca. And I was there standing. I ja sobie tam stałam. And I said, now I understand. I powiedziałam, teraz rozumiem, that in Him I am, że w Nim znajduję się, in Him I have my being. W Nim jestem, jest moja istota. In Him I move. I w Nim poruszam się. For everything has been created by Him. Bo wszystko zostało stworzone przez Niego. And in everything I can find Him. I mogę Go znaleźć w każdej rzeczy. In the expression of a single flower. W wyrazie, który jest utrwalony przez pojedynczy kwiat. In the melody of the birds singing in the morning. W melodii ptaków, które śpiewają z rana. In the majestic painting of the dawn when the sun is about to rise. W pięknym obrazie malowanym przez poranek, kiedy słońce ma wstać. My day can be transformed by a million things that I can be thankful for. I mój dzień może zostać zmieniony przez miliony rzeczy, za które mogę dziękować. A smile. Za to, że ktoś się uśmiechnął. Takes another dimension. To jest kolejny wymiar. It's the expression of the joy given by the Father. Bo kiedy się uśmiechamy, to jest wyraz naszej radości danej przez Ojca. It's not just beautiful teeth. To nie chodzi o pokazanie pięknych ząbków. It's something that is producing it. To coś, co mamy we wnętrzu i to coś, co okay, można się śmiać. Because the laughter is actually coming from the Father. Bo śmiech ma swoje źródło w Ojcu. From the Father. To Bóg stworzył śmiech. Śmiech pochodzi od Ojca. When you see these things, i kiedy widzisz te rzeczy, you're so full of joy. Jesteś taki pełen radości. And in your teeth, I am seeing the Father. I w twoich zębach widzę Ojca. I'm seeing the Father. Ja widzę Ojca. I'm seeing the Father. In that expression of w tym wyrazie radości, wolności. In that expression of freedom. W tym wyrazie wolności. It allows you to laugh in the midst of a conference. W tym, że możesz się zaśmiać w środku konferencji. It's the Father. To jest Ojciec. It's the Father. To jest Ojciec. It's the Father. To jest Ojciec. That is moving something. Który porusza coś w Tobie. That suddenly, i nagle hop, and you laugh. Then you see, i wtedy widzisz, I'm so thankful, że oj, przychodzi taka wdzięczność. Because I have not seen teeth. I have not seen teeth. Bo nie widzę zębów. I am seeing the expressions of the Father.
Widzę w nich wyraz Ojca. And that makes me very joyful. I to daje mi radość. When you can see beyond the natural. Kiedy jesteś w stanie sięgnąć wzrokiem poza rzeczywistość naturalną, the expression of the Father. I zobaczyć wyraz Ojca. One day I was in the beach. Któregoś ja znowu byłam na plaży. And I was hearing the sound of the ocean. I słyszałam głos oceanu. And I noticed that the waves were not uniform. I zauważyłam, że fale się ze sobą nie zgrywały. It was like a language. I to było tak jakby język. To tworzyło język. I said, that's a language. Powiedziałam, no to jest język. And then I remember that his voice rides the waves of the ocean. I wtedy mi się przypomniało, że jest powiedziane w Biblii, że jego głos jeździ na falach oceanu. And I thought, what if I can understand the language of the ocean? I sobie pomyślałam, wow, a co gdybym była w stanie zrozumieć język oceanu? And like a little baby. Tak jak małe dziecko. That starts hearing this absolutely difficult language called Polish. Uczy się tego absolutnie trudnego języka, który się nazywa językiem polskim. And the baby is, what on earth are these people trying to say? I dziecko mówi, wow, co ci ludzie starają się powiedzieć? Naprawdę, ale mają siłę. The baby, can you see the eyes of the baby? They look at you. Discerning. Widzieliście oczy dziecka, a ono patrzy się na ciebie, wpatruje się uważnie. I w naturalny sposób. The Lord is building in their spirits. Pan zaczyna budować w duchu dziecka. The structure to decode the language. Strukturę, która rozgryza język. So that structure starts to be built up in the spirit. I ta struktura zaczyna być budowana w duchu. And one day they start speaking. I któregoś dnia zaczynają mówić. One day they understand you. Któregoś dnia zaczynają cię rozumieć. What an amazing miracle. Co za wspaniały cud. So I stood like a baby. Więc stałam jak dziecko. Listening to this language. I słuchałam tego języka. This is worse than Polish. Gorsze od polskiego. But if you go there every morning. Ale jeżeli będziesz tam chodził co rano. One day I heard. To coś się zmieni. I któregoś dnia usłyszałam. Almighty Fool. Wszechpotężny. Almighty Fool. Wszechpotężny. Filled with glory. Pełen chwały. Filled with glory. Pełen chwały. Almighty Fool. Wszechpotężny. I started to understand certain words. Zaczęłam rozumieć niektóre słowa. And the next morning was different. I kolejnego poranka było inaczej. But I already had these two words. Ale już miałam te dwa słowa. Now you're speaking something different to me, that's not fair. A kolejnego dnia mówił mi coś innego, to nie było fair. Words start to come out of the ocean. Słowa zaczynają powstawać z oceanu. Zaczynają się wydobywać z oceanu. Then you start to hear the birds. I potem zaczynasz słuchać ptaków. How they sing in the morning. Jak one śpiewają rano. Every morning, i co rano? Before the sun rises, nim wstanie słońce. It is the most amazing expression of glory. To jest najbardziej niesamowity wyraz chwały. In which all creation is waiting for the day. Całe stworzenie czeka na dzień. And when the first lights of dawn starts to glim in the horizon. Kiedy pierwsze światła poranka pojawiają się nad horyzontem, the birds lift up their heads. Ptaszki wystawiają swoje główki. The plants look at the sun. Rośliny zaczynają patrzeć na słońce. Even the clouds. I nawet chmury. It's like they accommodate to receive the sunrise. Dopasowują się, żeby odpowiednio przyjąć wschód. The wind has a voice. I wiatr ma głos. And
one day I was listening to all of this. I któregoś dnia słuchałam tego wszystkiego. And the Lord Allah, He says, you are listening only what your ears can hear around you. I Pan mi odpowiedział, ty teraz się wsłuchujesz tylko w to, co twoje naturalne uszy mogą usłyszeć. I want you to hear what I hear. A ja chcę, żebyś usłyszała to, co ja słyszę. And suddenly, i nagle, I heard the symphony. Usłyszałam symfonię of all creation, całego stworzenia, rising up in worship, które wstaje w uwielbieniu, through the oceans, poprzez oceany, through the waterfalls, poprzez wodospady, through the winds, poprzez wiatr, through the birds and through the animals in the jungles, poprzez rośliny i zwierzęta w lasach i dżunglach, through the frogs, poprzez żaby, through the rhythm of the hooves of the horses, poprzez rytm wybijany przez kopyta koni. Everything was orchestrated. Wszystko brzmiało jak orkiestra, wszystko było przygotowane. In the most outstanding symphony. Jako najwspanialsza symfonia. And that's why you find so many verses in the Bible where they say, lift ye every person, every living creature to worship the Lord. I dlatego jest tyle wersetów w Biblii, w psalmach mówiących o tym, niech całe stworzenie wielbi Pana. I say that we say it several times. Mountains, lift up your heads and worship the Lord. Rivers, worship the Lord. Forests, worship the Lord. Powiedziane wiele razy. Góry, wznieście się, uwielbiajcie Pana. Lasy, uwielbiajcie Pana. Rzeki, klaskajcie w dłonie, uwielbiajcie Pana. When you start hear the symphony, i zaczynasz słyszeć tę symfonię, I was like, God. Kiedy zaczynasz słyszeć, to ja powiedziałam, Panie. We have so many man-made sounds. My mamy tyle dźwięków wyprodukowanych przez człowieka, that you never created, których ty nigdy nie stworzyłeś. That we call praise. I my to nazywamy uwielbieniem. They are never directed by the Holy Spirit. I te dźwięki nigdy nie były prowadzone przez Ducha Świętego. And we think that with all these man-made sounds, i nam się wydaje, że na podstawie tych dźwięków wyprodukowanych przez człowieka jesteśmy w stanie Ciebie sięgnąć. When the greater orchestra, creator of sounds, ale największym dyrygentem, najwspanialszą orkiestrą kieruje Ojciec. Creator the sounds that he receives, który stworzył ten dźwięk, który ma do niego trafić, który też od stworzenia otrzymuje. Your voice, twój głos, is such a beautiful instrument, jest tak pięknym instrumentem uwielbienia, created by God, został stworzony przez Boga, assigned by God, został wyznaczony przez Boga, before the foundation of the world, przed założeniem świata, to create the sounds that reaches the deepest part of his heart, aby sięgały największych głębin serca Ojca. When you hear all these things, i kiedy słyszysz te wszystkie rzeczy, you're eternally thankful, jesteś na wieki wdzięczny. And somebody says thank you. Czy ktoś może powiedzieć Ojcu, dziękuję? Learn this. Zapamiętaj to. Please learn this. Because even angels say thank you. Dlatego, że nawet aniołowie mówią dziękuję. The thankfulness is heard in heaven. I kiedy wdzięczność jest słyszana w niebie, the dimensions of his rest shows up. Wymiary jego odpoczynku otwierają się przed taką osobą. The Sabbath in heaven shows up. Otwiera się szabat w niebie dla nas. The Sabbath is not a day in the week. Szabat to nie jest dzień tygodnia. It's a dimension. To jest wymiar in heaven. W niebie. The dimension that Jesus came to bring back to a chaotic world, który Jezus odzyskał dla świata pogrążonego w chaosie. So, thank you. Więc dziękuję. It's a great word of worship. To jest wielkie słowo uwielbienia. And learning to be quiet. I uczenie się trwania w ciszy. Just thanking His presence. Po prostu bycia wdzięcznym w Jego obecności. Just thank you.
thanking him for creating you. Po prostu bycia wdzięcznym za to, że on ciebie stworzył. So thanking him for life. Dziękowanie mu za życie. For every good thing he has given you. Za każdą dobrą rzecz, którą ci dał. Will change you in a very joyful person. Przemieni cię w bardzo radosną osobę. Very little by little. I krok po kroku. The ugly things of the world. Te brzydkie rzeczy, które są na świecie. The anxieties of the world. Niepokój, który jest na świecie. Will be so far away from you. Tak się od ciebie oddali. For you have learned the place to meet the Father. Bo nauczyłeś się znajdować miejsce, w którym spotykasz się z Ojcem. And after the Father created all things. I potem jak Ojciec stworzył wszystko. He sanctified the Sabbath for himself. Poświęcił szabat dla siebie samego. The restful place where he can be found. Przygotował miejsce odpoczynku, gdzie można go odnaleźć. Through his Son Jesus. Poprzez jego Syna Jezusa Chrystusa. Hallelujah. Hallelujah. So I'm very thankful. Więc ja jestem bardzo wdzięczna. Because I am seeing beyond. Bo widzę rzeczy poza rzeczywistością fizyczną. What the Lord is going to do in your life. I widzę to, co Pan będzie robił w waszym życiu. We are in a very important time. My teraz żyjemy w bardzo ważnym okresie na Ziemi. In history. W bardzo ważnym czasie historii. And every 100 years. Zawsze co 100 lat. There is a shift of times in the earth. Jest zmiana czasów na Ziemi. And they are opening doors in heaven. I otwierają się w niebie drzwi. So the manifestation of the designs of God can come down to the earth. Żeby objawienie, manifestacja Bożych planów mogła zejść na ziemię w nowy sposób. So the following 100 years can be filled with God's plans. I najbliższe 100 lat może być wypełnione Bożymi planami. And every 100 years these doors in heaven open up. I tak jest to 100 lat. But if the church misses out. Ale jeżeli Kościół przegapi tę sprawę, those doors close back. Te drzwi się na nowo zamykają. And we are condemned to live the same tragedies that the last 100 years. I wtedy jesteśmy skazani na przeżycie znowu tych samych tragedii, co w zeszłym stuleciu. At the beginning of the 20th century, na początku XX wieku, there was an opening in heaven. Było otwarcie, drzwi były otwarte w niebie. And the Holy Spirit was download in a very powerful way in Azusa Street. I Duch Święty zszedł w bardzo potężny sposób na Azusa Street. The acknowledgement of the Holy Spirit came to the earth. I poznanie Ducha Świętego zeszło na ziemię tak jak nigdy wcześniej. Amen. But what happened is that men took the credit of that revival. Ale to, co się stało, to to, że ludzie przypisali to przebudzenie swoim własnym uczynkom. And instead of giving glory to the Lord, i zamiast oddać chwałę Panu, give glory to a man. Oddali chwałę człowiekowi. Or to couple of men. A tak naprawdę kilkorgu ludziom. So it was the revival of pastor so and so. Więc to było przebudzenie pastora takiego i takiego. And this killed the revival. I to zabiło przebudzenie. Because when God does something, it's not for a man to be exalted, but for Jesus to be exalted. Dlatego, że kiedy Bóg coś robi, to nie po to, żeby człowiek został wywyższony, ale po to, żeby Jezus był wywyższony i dostał chwałę. But because of the world system. Ale z powodu systemu światowego. And the survival mode that people are in it. Tego trybu nastawiania się na przetrwanie, w które stali ludzie. And the desire to be the man of God. Z powodu pragnienia bycia mężem Bożym. We have killed a lot of things of God. Zabiliśmy bardzo wiele Bożych spraw. And what happened after that door closed up? I kiedy te drzwi się zamknęły, not only the revival was killed. Nie tylko przebudzenie zostało urwane. But we had the First World War. Ale zaczęła się pierwsza wojna światowa. We had the influenza of Spain that killed a third of humanity. Mieliśmy wielką epidemię grypy w Hiszpanii, która zabiła 1/3 populacji. We had the world financial crisis. Mieliśmy wielki kryzys finansowy. We had the Second World War. Mieliśmy drugą wojnę światową. We had the rising of communism. Powstanie komunizmu.
We have the war of Vietnam. Wojna w Wietnamie. We have so many horrendous things. Bardzo wiele złych rzeczy. Homosexuality rose up. Powstanie homoseksualizmu. Abortion showed up. Rozmnożenie aborcji. And this last century has been so packed with the agenda of the devil. I ten ubiegły wiek był bardzo napakowany planami diabła. Now some months ago, i kilka miesięcy temu, the Lord showed me the doors of heaven opening up. Pan mi pokazał, jak takie drzwi w niebie znowu się otwierają. And I saw a portal. Actually, we started to see it when the anniversary of the 500 years of Martin Luther in Germany. Pojawił się portal, który zaczęliśmy widzieć, kiedy upłynęła 500-letnia rocznica 500-lecia reformacji Marcina Lutra. And there was a lot of people that went to Germany to try to resurrect Martin Luther or something. Wiele osób wtedy pojechało do Niemiec, żeby chyba wskrzesić Marcina Lutra, aby zrobić w tym guście, że była reformacja Marcina Lutra. One of the things that you learn by knowing the Father. Ale jest jedna rzecz, której się uczysz przez poznanie Ojca. Is that He is the I am. To jest to, że On jest ja jestem. The I am is the God now. Ja jestem to jest Bóg, który działa teraz. His kingdom is now. Jego królestwo działa teraz. And what He does now. I to, co On robi teraz. Has nothing to do what He did 500 years ago. Nie ma nic wspólnego z tym, co On robił 500 lat temu. The only thing that happened 500 years ago. Jedyna rzecz, która się wydarzyła 500 lat temu. Is that the portal was open. To ta, że wtedy też się otworzył portal. And some people grab hold of it. I niektórzy ludzie schwycili się tego, co tam było. Today the portal is opening again. I dzisiaj ten portal jest otworzony na nowo. And it is not only a portal of 100 years. I to nie jest portal, który teraz będzie owocował na 100 lat, 500 lat. But it is a portal of 800 years. To jest portal, który będzie owocował na 800 lat. So I was watching this portal. Ja obserwowałam ten portal. And the Lord says, watch what happened 800 years ago. I Pan mi mówi, spójrz, co się wydarzyło 800 lat temu. Because this portal has some of the things that they understood. Dlatego, że ten portal zawiera w sobie pewne rzeczy, o których, które oni rozumieli wtedy, ludzie z tamtych czasów. It's different. It's different. It's different. The portal is different now than 800 years ago. Portal obecny jest inny niż 800 lat temu. But some of the things that were revealed 800 years ago are being shining in this portal. Ale niektóre rzeczy, które były objawione 800 lat temu, świecą przez ten portal. I said, what happened 800 years ago? Więc ja się zaczęłam zastanawiać, co się wydarzyło 800 lat temu. And we're talking about the beginning of the 13th century. My mówimy o początku 13 wieku. And so I started to dig in history of what happened. Zaczynam grzebać w historii, co się stało. And the Lord said to me, I sent a prophet. I Pan mi powiedział, ja posłałem na świat proroka. Actually, he sent several prophets. Tak naprawdę posłał wtedy kilkoro proroków. Said, we don't know them, Lord. A ja mówię, ale my ich nie znamy, Panie. Who are these people? Co to byli za ludzie? So one of them was Peter Valdez. Jeden z nich to był Peter Waldo. And he separated himself from the Catholic Church and started a reformation of the principles of the gospel. I on odłączył się od Kościoła katolickiego i zaczął reformację, zaczął ruch prereformerski oparty na podstawach Ewangelii. And that was the beginning of the Inquisition. I wtedy też zaczęła się Inkwizycja. So Innocent III started to persecute them to death. Innocenty III zaczął ich prześladować na śmierć. And they were called the Waldensians. Oni się nazywali Waldensianie. I oni byli ukryci w Alpach. But in those days, ale w tamtych dniach, it was the wealthy people, the entrepreneurs or the commercial people, the people of commerce. W tamtych dniach ludzie zaangażowani w przedsiębiorczość, rzemieślnicy, that were the journalists of those days. Byli jednocześnie dziennikarzami. There was no internet. Nie było internetu. There was not television. Nie było telewizji. There was no newspaper. Nie było gazety. Not even a printer.
Nie było nawet drukarki. So the only way to communicate things was verbally. Więc jedyny sposób, żeby przekazywać rzeczy, to było drogą komunikacji ustnej. So when these commerce people went from one place to another in Europe. Gdy ci rzemieślnicy, te osoby trudniące się handlem, szły z jednego na, na drugie miejsce w Europie. To get merchandise and to sell. Żeby kupować i sprzedawać. They will bring the news of what was happening in the nation. To jednocześnie roznosiły wieści o tym, co się działo w innych narodach w różnych miejscach. And there was this very wealthy man in the city of Assisi. I był taki bardzo bogaty człowiek w mieście we Włoszech, w Asyżu. And he started to talk to the people about what the Valdesians were doing. I on zaczął rozmawiać z ludźmi, zaczął przekazywać ludziom to, co robili Waldensi. And his son. I jego syn, whose name was John. Który miał na imię Jan, you know him as Francis of Assisi. Ale którego wy znacie jako Franciszka z Asyżu. But Francis was his nickname. Franciszek to było jego przezwisko. Because his father wanted him to look so French. Bo jego ojciec chciał, żeby wyglądał francusko, prezentował się z Francuska. That he called him Francesco. I nazwał go Francesco. In relation to France. W odniesieniu do Francji. But his real name was John. Ale tak naprawdę miał na imię Jan. There's something about the Johns, right? Albo coś związanego z Janem, a Johannesem. There's something about the Johns. Coś w tym jest specjalnego. Anyways, so Francis heard about this gospel kind of thing. Więc Franciszek usłyszał właśnie o tej sprawie związanej z Ewangelią. And there's a big war against the rich people in Assisi. There was a war. I była wielka wojna przeciwko bogaczom w Asyżu. And the people rose up against the rich people. Ludzie powstali, zbuntowali się przeciwko bogaczom. And Francis ended up captive in a prison. I Franciszek został wrzucony do więzienia. And in the prison someone handed him the gospel in Italian. I w więzieniu dostał od kogoś Ewangelię w języku włoskim. And he was shocked when he read the gospel of Jesus. I on był zszokowany, kiedy przeczytał Ewangelię Jezusa. At that point, that was the golden age of the Catholic Church. To był złoty wiek Kościoła katolickiego wtedy. Everything was about money. I we wszystkim chodziło o pieniądze. Everything was about being the great man in the market. We wszystkim chodziło o to, żeby stać się wielkim człowiekiem. And the gospel of Jesus was lost. I Ewangelia Jezusa została zgubiona. Nobody could see Jesus anymore. Nikt już więcej nie mógł dostrzec Jezusa. Nobody knew what Jesus has done. Nikt nie wiedział, co Jezus tak naprawdę uczynił. There was a cross with a hanging man. Był jakiś krzyż, na którym wisiał jakiś człowiek. With no meaning. Bez głębszego znaczenia. Because everything was about salvation through indulgences. Bo zbawienie można sobie było kupić odpustem. Nobody knew who was that guy called Jesus. I nikt tak naprawdę nie wiedział, co to za człowiek, ten Jezus wiszący na krzyżu. The successor of Jesus is the Pope. Ale wszyscy wiedzieli, że następcą Jezusa jest papież. So the only image they have about this Redeemer was the Pope. Więc jedyny obraz tego Zbawiciela, który dostali, to był papież, to jak zachowywał się papież. That was preaching completely different about the message of Jesus Christ. I to było głoszenie, które było zupełnie sprzeczne z Ewangelią Jezusa Chrystusa. So it was impossible for people to know Jesus. Więc dla ludzi niemożliwością było poznanie Jezusa. The mass was in Latin. Msza była po łacinie. So they didn't understand. Tak czy inaczej nie rozumieli nic. God was an angry God that was going to send them to hell. Bóg to był wściekły Bóg, który ich wyśle do piekła. And they live in tremendous fear. I ludzie żyli wtedy w wielkim strachu. So Francis grabs this gospel. I Franciszek schwycił się tej Ewangelii. And he identifies so much with Jesus. I utożsamił się tak bardzo z Jezusem. That he decided to absolutely die to this world. Że postanowił całkowicie umrzeć za tego świata. And he felt in his heart that the only way to do this was to become the poorest man on earth. I poczuł, że jedyny sposób, w jaki może to zrobić, to przez stanie się najbiedniejszym człowiekiem na świecie. So he threw away all his wealth and gave it to the poor. Więc oddał wszystkie swoje majątności biednym. And he started to live like a beggar.
i zaczął żyć jako nędzarz. Helping the lepers. Pomagając trędowatym. Healing the wounded hearted. Lecząc serca, które były złamane. Living in the outdoors, he didn't have a house. Nie miał domu, więc żył na ulicy. And he became the laughter of everybody. He was the. I stał się pośmiewiskiem dla wszystkich. The clown. Stał się żartem wszystkich. No, I am not. No, don't read me wrong. I nie zrozumcie mnie źle. I'm not trying to preach you Saint Francis of Assisi. I ja nie zamierzam wam głosić świętego Franciszka z Asyżu. I want to give you a picture of what God did. Ale chcę wam zaprezentować obraz tego, co Bóg zrobił 800 lat temu. And then he decided to become the poorest man on earth. Więc on zdecydował, że będzie najbiedniejszym człowiekiem na ziemi. Live by himself in the ruins of an old church. I zamieszkał w ruinach starego kościoła. Where he prayed to Jesus. Gdzie modlił się do Jezusa. And he prayed that Jesus will be seen again on earth. I modlił się o to, żeby Jezus był na nowo widzialny, stał się na nowo widzialny na ziemi. That someone could be a living epistle. Żeby ktoś mógł się stać żywym listem. That will portray again what Jesus did. Który na nowo będzie odzwierciedlał to, co Jezus robił, kiedy był na ziemi. So people can have a tangible vision of how Jesus could have been. Żeby ludzie mieli namacalny obraz tego, jak Jezus mógł się zachowywać. So he decided not to know nothing. I postanowił nie znać nic. And I started to research in history his writings and his biographers, because everything was lost. I ja zaczęłam bardzo mocno grzebać w historii, żeby znaleźć jakiekolwiek dokładne informacje na jego temat, bo wszystko przepadło. After his death, the Catholic Church made him a saint. Po jego śmierci Kościół katolicki uczynił z niego świętego. Made out of him a statue. Postawił posągi. So you can go and put candles around. Więc możesz dookoła posągów sobie postawić świeczki. And completely corrupted everything. I całkowicie przekręcił wszystko, co zrobił Franciszek. But before that happened, there was ale nie to się stało. Było coś bardzo rzeczywistego i ważnego, co się wydarzyło. There was something real that was happening in the earth. Wydarzyło się coś bardzo rzeczywistego na ziemi. And Francis started to portray the gospel of Jesus to the letter. Zaczął całkowicie odzwierciedlać Ewangelię Jezusa. If Jesus says, go and preach the gospel and carry no money and no shoes or anything, he will do to the letter. Więc jeżeli Jezus mówił, idźcie i głoście Ewangelię, nie bierzcie ze sobą sakwy, nie bierzcie ze sobą miecza, o nic się nie martwcie, to on to wykonywał dosłownie. In one of his biographies, i w jednej z jego biografii I read, czytałam, that he says, I have become so low. Że on napisał, stałem się tak niski, so low, tak niski, tak poniżony, that all I can do is hear you, Lord. Że wszystko, co mogę robić, to tylko słyszeć Cię, Panie. Nie szukał sposobu, jak się stać papieżem. He was not looking to be the main character of a monk order. Nie chciał być kolejną głową zakonu. He just wanted people to see and felt Jesus. On po prostu chciał, żeby ludzie widzieli i czuli Jezusa. And he started to touch all the youth of his age. I zaczął mieć wpływ na całą młodzież swych czasów. After being the
the clown of the town. I potem jak był pośmiewiskiem miasta. And there is a confrontation with his father. Czas konfrontacji z ojcem i z biskupem. Because the father is saying, how can you be poor and bo ojciec mówi, jak możesz żyć w biedzie? When I have given everything to you. Skoro oddałem ci wszystko. And he turns around and says, Dad. I Franciszek się odwrócił do swojego ojca i powiedział, tato, I thank you for everything you have done for me. Ja ci dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. But I have another father. Ale ja mam innego ojca. And he strips himself of everything. I rozebrał się Franciszek ze wszystkiego. And he says, these are not the riches I am after. I mówi, to nie jest bogactwo, które chcę otrzymać, za którym podążam. And the bishop tells him, a biskup mu powiedział, the type of life you are after, Francis, is impossible. Ten rodzaj życia, za którym chcesz podążać, Franciszku, jest niemożliwy. No one can live with no money. No one can nikt live nie jest with w stanie no żyć bez pieniędzy. Nikt nie jest w stanie żyć bez bogactwa. He holds the riches. I Franciszek wziął bogactwo. And he says, bishop, i mówi, biskupie, do you really think this are the riches of God? Czy naprawdę tobie się wydaje, że to są skarby Boga? I am after something. Mi chodzi o coś więcej. I'm after a kingdom. Mi chodzi o królestwo. For this has absolutely no value. O królestwo, w którym to nie ma żadnej wartości. Unless I use it. Unless I chyba, use że użyję to help others. Tego bogactwa, by pomagać innym. And to build treasures in heaven. I budować, gromadzić sobie skarby w niebie. So he renounces everything. I w ten sposób Franciszek wyrzekł się wszystkiego. He started to preach the gospel. I zaczął głosić Ewangelię. But he didn't have a car, a donkey, a horse. Ale nie miał samochodu, nie miał osła ani konia. To preach throughout Europe. Żeby głosić po Europie. When he was alone, being nothing. Ale kiedy był tak sam, traktując siebie jak nic. And that word that Lord speaks to Paul, when he's complaining and he's suffering. Jesus gave the word to Paul, the apostle. I usłyszał to słowo, które Jezus dał dla apostoła Piotra. Where he's complaining about the thorn of the devil. Kiedy Paweł się mu skarżył na cierń diabła wbity tak jakby w jego bok. And the Lord says, my grace is enough. I Pan mu wtedy odpowiedział, moja łaska ci wystarcza. Because in your weakness rests my power. Bo w twojej słabości kryje się moja moc. So that's why he decided to become so low. I dlatego on stał się taki słaby. So he that was great can be manifested through him. Tak, żeby ten, który jest potężny, mógł się wyrażać i objawiać przez niego. And he was a prophet like Ezekiel. I on był takim prorokiem jak Ezekiel. Ezekiel took upon him the iniquities of Israel. Ezekiel proroczo wziął na siebie nieprawości Izraela. He represented the sufferings of Christ when he lay for 440 days in the stone. I był uosobieniem Izraela, kiedy leżał tak przez 440 dni na kamieniu, nagi. Now, if you lay for 430 years on your side without moving. Jeżeli będziesz tak leżał na boku bez ruchu. Can you imagine the level of wounds that you have in your body? Wyobrażasz sobie, jak bardzo poranione będzie twoje ciało? And he was taking in his wounds the iniquities of Israel. I on w tym momencie pokazywał tymi ranami nieprawość Izraela. So the Lord is using Francis so people can see the mercy of Christ. I tak samo Bóg użył Franciszka, żeby świat mógł ujrzeć miłosierdzie Chrystusa. That the gospel was real. Że Ewangelia była prawdą. That if the birds were fed by God, we are much more worthy than the birds. Skoro ptaki niebieskie są karmione przez Pana, to ileż więcej my będziemy. And in his
In his weakness, he was so low. I w swojej słabości on był taki uniżony. That he became a brother with all creation. Że stał się bratem całego stworzenia. That's why you hear saying him brother sun, brother sister moon. Dlatego właśnie zwracał się do natury i mówił brat słońce, siostra księżyc. Brother frog. Brat żaba. Brother ocean. Brat ocean. So he says, how am I gonna go and preach the gospel? Więc zastanawiał się, jak ja mam iść i głosić Ewangelię. And his disciples were, how are we going? This is just too far away, we don't know where to go. I jego uczniowie mówili, no jak mamy się tam dostać, to jest za daleko. Nie mamy kompasów, nie wiemy jak trafić do tamtego i tamtego miasta. And he said, don't worry. I on powiedział, nie przejmujcie się. Brother wind. Brat wiatr. Take us to the city. Przeniesie nas do tego miasta. And the wind will come. Pojawi się tornado i przeniesie ich to the city where they needed to preach. I pojawiał się wiatr i przenosił uczniów w tornadzie do miasta, w którym mieli się znaleźć. They were trained to be in the presence of the Father. Oni byli wyszkoleni w tym, żeby trwać w obecności Ojca. So the weight of their bodies and their soul will become so little. Tak żeby ciężar ich ciała stawał się taki mały. And the size of his spirit so big. A rozmiar ich ducha tak wielki. That many times when the birds would come to worship with them. Że gdy ptaki przylatywały, żeby uwielbiać razem z nimi. And the biographers is amazing how tons and tons of birds would come and they worship together. To były tysiące ptaków, które przylatywały, żeby uwielbiać razem z nimi. With the brothers. Z braćmi. But their spirit was so light. Ich duch był taki lekki, that they will fly with the birds to worship. Że byli w stanie latać z ptakami, żeby uwielbiać. When they were worshiping, i kiedy oni uwielbiali, there were several occasions, było kilka takich sytuacji, the forest where they were caught fire. W których las, w którym się znajdowali, stawał w płomieniach. And people from all the towns came to quench the fire. I ludzie z innych miast zbiegali się, żeby ugasić ten ogień. But when they arrived with the water, ale kiedy przybiegali z wodą, all they found were the brothers praying. Wszystko, co odnajdywali, to tylko braci pogrążonych w modlitwie. There's a story that Saint Dominic. Jest historia o świętym Dominiku. Dominic is part of that generation. Dominik należał do tego pokolenia. He was very fond of Francis. Bardzo kochał Franciszka. So he came to one of his conferences. Przyjechał na jedną z jego konferencji. His conferences were outside. Te konferencje były na zewnątrz. In the field. Na polach. Because they wouldn't sleep in a hotel or in a house. Oni nie spali w hotelu ani w żadnym domu. If Jesus slept outside, they would sleep outside. Jeżeli Jezus spał na zewnątrz, to oni też chcieli spać na zewnątrz. So Jews from all over Europe will come to hear him. I młodzież z całej Europy schodziła się, żeby go posłuchać. And they stayed in the fields. I zatrzymywali się na polach. Their pillows were the rocks. Za poduszki służyły im skały. So Dominic arrived to one of these conferences. I tak Dominik pojawił się na jednej z tych konferencji. He says, Francis, this is so irresponsible. I mówi, Franciszek, to jest takie nieodpowiedzialne. Co look at this multitude. Spójrz na te tłumy. And there were like 5,000 young people. Było tam 5,000 młodych ludzi. But what surprised Dominic? Ale to co zaskoczyło Dominika. And all of them had renounced everything. Weźmy pod uwagę, że oni wyrzekli się wszystkiego, oni wyrzekli się całego bogactwa. To become brothers of Francis. Aby stać się braćmi Franciszka. And Dominic was like, this is very responsible because you have 5,000 people that are going to start to death. I Dominik na to mówi, to jest bardzo nieodpowiedzialne, bo masz tutaj 5,000 osób, która umrze z głodu. And Francis was always laughing. A Franciszek zawsze się śmiał. One of the greatest things about his character, he was always laughing. To jest jedna z ciekawszych rzeczy związanych z jego charakterem. On się zawsze śmiał. Dominik! Więc on mówi Dominik! 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 Don't you understand that we are more worthy than the birds? Że my jesteśmy bardziej wartościowi niż ptaki. What is the problem?
W czym problem? 5,000 beloved sons of God. 5,000 ukochanych synów Boga. Can't our Father in heaven feed them? Czy nasz Ojciec Niebieski nie jest w stanie ich nakarmić? So they can enjoy the fellowship with one another. Żeby byli w stanie się cieszyć społecznością ze sobą nawzajem. And Dominic was so troubled. I Dominik poczuł się nieswojo. He says, you know what? I mówi, no wiesz co? This is something I've never seen. Nigdy jeszcze tego nie widziałem. It's the order. The order, not the order of monks, but the orderly way of the monks. To jest pewien porządek, pewien ryt. The order, disorder, order. Mm-hmm. To jest porządek. 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 And they were all in groups talking about God. Everything was in perfect order. Nobody was complaining. Wszyscy byli w grupach. Czyli to, co zaskoczyło Dominika, to był porządek. Wszyscy byli w grupach, mieli wspólnie fajny czas. Nikt nie narzekał. Był w tym niesamowity porządek. I Dominik mówi, nigdy czegoś takiego nie widziałem. So Francis is laughing. Więc Franciszek się śmieje. And at his laughter, i na dźwięk jego śmiechu, the sound and the frequency of his laughter, uwalniają się częstotliwości jego śmiechu, reach every household in the towns around. I sięgają wszystkich wszystkich domostw w okolicznych miastach. And everybody in the town felt the urgency to cook food and bring it to the brothers. I nagle wszyscy ludzie w okolicznych miastach mieli takie wrażenie, że muszą gotować obiad i potem mieli wrażenie, że muszą iść i dać go braciom. And the biographer says, there were lines and lines of people bringing food and food and food. Biografiści mówią, że były całe kolejki i kolejki wielkie ludzi, które się ustawiały, żeby przynieść im jedzenie. And they brought so much food. I przynieśli tyle jedzenia. That the conference went on another week. Że konferencja trwała jeszcze przez kolejny tydzień. And they were all excited that they would be together one more week. I wszyscy byli podekscytowani tym, że mogą być ze sobą razem jeszcze przez tydzień. They were free. Byli w tym wolni. Nothing was trapping them. Nic ich nie ograniczało. Their priority was Christ. Ich priorytetem był Jezus Chrystus. There's another story. Jest kolejna historia. Bernard, one of his disciples. W której Bernard, jeden z uczniów, he's invited to preach to all the bishops in Rome. Jest zaproszony, żeby głosić przed wszystkimi biskupami Rzymu. He goes shaking and trembling because they are not very good preachers. They were not very good preachers. I idzie tam drżąc cały, bo wcale nie był dobrym mówcą. To oni nie byli dobrymi mówcami. So he goes there. I idzie tam. He starts to preach about Jesus. I zaczyna głosić o Jezusie. And there were bishops from all over the world. I tam byli zebrani biskupi z całego świata. And they all heard the message in their language. I wszyscy usłyszeli to przesłanie w swoim własnym języku. And they all fell in their faces. I wszyscy upadli na twarz, saying, this is a Pentecost experience. Mówiąc, to jest doświadczenie Pięćdziesiątnicy. The thing goes so strong. I to się robi tak intensywne, to się zrobiło tak intensywne, that it comes the moment in which Francis has to face the Pope. Że przyszedł taki moment, kiedy Franciszek musiał stawić czoła papieżowi. And he goes in his ragged garments. Idzie tam w swoim poszarpanym stroju. All dirty because brudny, nie miał jak się umyć. They didn't probably smell very well because they have showers. Zapewne dobrze nie pachniał, so nie mieli pryszniców. So anyway, he arrives. Więc przyjeżdża. And he asks permission. I prosi o pozwolenie. To preach the gospel of Jesus. Żeby głosić Ewangelię Jezusa. And he says, they call it his highness or whatever they call it in those days. I może się zwrócił do papieża wasza wysokość czy cokolwiek. His holiness. Wasza świątobliwość. In those days there was only a Catholic Church. Wtedy istniał tylko Kościół katolicki. That was the beginning of the Orthodox Church in Greece. But the only thing that there was. Był już początek Kościoła prawosławnego, ale jedyną instytucją cały czas był jakby Kościół katolicki. So don't look at the scene from a 21st century dimension.
Więc nie patrzmy na to z perspektywy XX wieku, patrzmy na to z perspektywy XIII wieku. Jedyną opcją do wyboru dla Franciszka był Kościół katolicki, nie miał innego kościoła. Your Holiness, I just ask permission to preach the gospel to the letter. I on mówi, Wasza Świątobliwość, zwrócił się do papieża, Wasza Świątobliwość, ja po prostu chcę głosić Ewangelię dokładnie co do litery. And the Pope says it's impossible. I papież mówi, przecież to jest niemożliwe. And he says, no, it's not true. It is possible. A na to Franciszek odpowiada, nie, to nieprawda, to jest możliwe. And we want us, me and my brothers, to preach the gospel. My, ja i moi bracia wyszliśmy głosić Ewangelię. The real gospel. Prawdziwą Ewangelię. And the Pope fell at the feet of Francis. I papież upadł przed Franciszkiem. This is in history. Tak jest w biografii. And he said, i powiedział, I had a dream, Francesco. Miałem taki sen, Francesco. And I saw these big columns of Saint Peter's. Widziałem wielkie kolumny świętego Piotra. Crumbling down. Katedry świętego Piotra, jak pękają i padają. And then I saw a man. I wtedy zobaczyłem człowieka. And he came to bring us back. Który przyszedł, żeby na nowo pokazać nam Jezusa. And he was a beggar. I był żebrakiem. The least of men. Najmniejszym spośród ludzi. And I saw him in my dream. Widziałem go w swoim śnie. And I approached him to see his face. Podszedłem do niego, żeby zobaczyć jego twarz. And the Pope starts crying. I papież zaczął płakać. And he says, it was you, Francisco. I mówi, to byłeś ty, Franciszku. Your message is to bring us back. Twoim przesłaniem jest to, the true gospel. Żeby dać nam prawdziwą Ewangelię because na nowo. We have no idea. Bo my nie mamy pojęcia, what it is anymore. Co to jest. And Francis bent the Pope and the system of his days. Więc Franciszek był w stanie ugiąć system papieski i system kościelny tamtych czasów. The order of the Franciscans. Zakon franciszkański. Multiplying such a way that touched all Europe. Zaczął się mnożyć w taki sposób, że dotknął całej Europy. With a gospel of simplicity. Za pomocą Ewangelii prostoty. Of a gospel of true brotherhood. Za pomocą Ewangelii prawdziwego braterstwa. Of a gospel of mercy and love. Ewangelii miłosierdzia i miłości. Not a gospel seeking the greatest revelations about Leviathan. Nie Ewangelii, która szuka największych objawień na temat Lewiatana. Or the greatest formulas to how to get richer and richer. Lub najwspanialszych przepisów, jak teraz się wzbogacić. But to go back. Ale Ewangelii prostoty i powrotu. To the gospel. Powrotu do Ewangelii, that brings heaven down. Która łączy niebo z ziemią, sprowadza niebo na ziemię. The gospel where the truth is love. Ewangelii, w której prawda jest miłością. Where the priority is Christ. Której priorytetem jest Jezus Chrystus. Where brotherhood takes another dimension. W którym braterstwo ma nowy wymiar. Because we know how to enter the Father together. Bo my wiemy, jak wejść do przed oblicze Ojca razem. And we know how to exalt him. Wiemy, jak go wywyższać. So he will be exalted and not tak, żeby on był wywyższony, a nie żeby jakikolwiek człowiek był wywyższony. A gospel that has mercy on the poor. To jest Ewangelia, która ma miłosierdzie dla biednych. A gospel in which you can take a slap in the face. To jest Ewangelia, w której jesteś w stanie przyjąć policzek. And instead of creating a division. I zamiast tworzyć podział, you believe in the gospel. Zaczynasz dalej wierzyć w Ewangelię. You believe in the ways of the gospel. Wierzysz w Ewangelię. And you turn the other cheek. I nadstawiasz drugi policzek. So maybe. Tak, żeby. It can be so repentance. It can be so repentance. So repentance. Tak, żeby przyszła pokuta. A gospel in which you return evil with good. To jest Ewangelia, w którym dobro, zło zmieniasz na dobro.
a gospel that kills individualism. To jest Ewangelia, w której ginie indywidualizm. So the world can see true love and true brotherhood. Yes. Żeby świat mógł widzieć prawdziwą miłość i prawdziwe braterstwo. The gospel of the Christ. Jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa. After all the Greek theologies of Paul. I po wszystkich greckich teologiach Pawła. He understood he could not enter Greece with all these theologies. Mimo że miał wspaniałe przygotowanie z greckiej teologii, Paweł zrozumiał, że on nie może wejść do Grecji, bazując na, opierając się właśnie na tej teologii greckiej. Because if you operate in the same system of the world, bo jeżeli jeżeli funkcjonujesz według systemu światowego, you will never be over the world. To nigdy nie zwyciężysz świata, nigdy nie wzniesiesz się ponad świat. And Paul said, i Paweł powiedział, I decided not to know. Ja postanowiłem, nothing. Że nie będę znał nic innego. I don't know nothing. Nie będę znał nic innego. I don't know how the Queen of Heaven operates. Nie będę wiedział, jak funkcjonuje Królowa Niebios. I don't know the different dimensions of Belial. Nie będę znał różnych wymiarów Beliala. I don't know how all these demons operate. Nie będę się zastanawiał, jak działają te demony. I don't know how to interpret all these dreams. Nie wiem, jak zinterpretować wszystkie te sny. I only know one thing. Ja będę znał tylko jedno. That brings Christ to the earth. Coś, co sprowadza Jezusa na ziemię. And it's Christ and his cross. I jest to Jezus, Jezus ukrzyżowany, Jezus i Jego krzyż. So you will be founded. Tak, żebyście wy byli ugruntowani. So you will be founded. Tak, żebyście byli ugruntowani. In the true foundation of na prawdziwym fundamencie Ewangelii. Which is the love of the Father. A to jest miłość Ojca. Who sent his beloved son, który posłał swojego ukochanego syna, to die for our sins, aby umarł za nasze grzechy. Not so we will continue in sin, nie po to, żebyśmy my sobie dalej mogli spokojnie grzeszyć, but a people that understands the power of that crucifixion, ale po to, żebyśmy rozumieli moc tego ukrzyżowania, the power of the Christ that died for everything I have done. Moc Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystko, co zrobiłam. You can feel in your heart, że tak, żebyś mógł czuć w swoim sercu. How Jesus was smitten and broken and crushed. Jak Jezus został pobity i starty na miazgę. As a foundation. Żeby to było twoją podstawą. As a foundation of a new life. Żeby to był fundament nowego życia dla ciebie. As a foundation that leads you to a narrow path. Żeby to był fundament, który ciebie wprowadza na tę wąską ścieżkę. Because when you have really understood the wounds of Christ. Dlatego że gdy rozumiesz rany Chrystusa. When you have really understood that your deeds crucified him. Gdy rozumiesz, że twoje uczynki przybiły go do krzyża. It is us that crucified the Christ. Gdy rozumiesz, że to my ukrzyżowaliśmy Chrystusa. It's our mentality, church. Że to nasza mentalność w Kościele. That put the crown of thorns on top. Nasza mentalność włożyła na Niego koronę cierniową. It's our deeds and our heart. Nasze uczynki. So hardened. Tak zatwardziły, które są tak zatwardzone. That pierced his heart. Przebiły Jego serce. When I understand that, kiedy ty to rozumiesz, kiedy ja to zrozumiałam, as a foundation of a new life, i przyjęłam to jako fundament nowego życia, and I decided to crucify my life, to postanowiłam ukrzyżować moje życie razem z nim. So the resurrected Christ can tak, żeby zmartwychwstały Jezus Chrystus mógł powstać we mnie. We are not to be left at the feet of the cross like the Catholic Church. My nie mamy po prostu zostać tam przy stopach u stóp krzyża, tak jak czasami na drodze krzyżowej w Kościele katolickim. Because one man sin entered the world. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. And death entered the world. I wtedy śmierć wkroczyła w świat. But one man. Ale przez jednego człowieka. Resurrection entered the world. Przyszło zmartwychwstanie, które weszło na świat. So we can all be divified. Tak, żebyśmy wszyscy mogli mogli w nie wejść. But we have found another gospel. Ale my sobie znaleźliśmy inną Ewangelię. A gospel with no commitment. Ewangelię, w której nie ma żadnego poświęcenia. A gospel in which is okay to be divided.
w Ewangelii, w której jest okej, jak jesteśmy podzieleni. A gospel in which is okay to say I am of Paul and I am of Apollos. Ewangelię, w której jest okej, jeżeli jedna osoba mówi ja jestem od Pawła, a druga ja od Apollosa. This is my sheep, this is your sheep. To jest moja owca, a to jest twoja owca. And the Father says I have never given you my sheep. A ojciec wam mówi ja wam nigdy nie oddałem moich owiec. You are to take care of my bride. Ty masz się troszczyć o moją oblubienicę. You are to take care of my bride. Ty masz się troszczyć o moją oblubienicę. Mojej żony, moją żonę. The only owner of the sheep is the shepherd. Jedynym właścicielem owiec jest owczarz. We created another gospel with no crucifixion. My stworzyliśmy sobie inną Ewangelię i w niej nie ma ukrzyżowania. With no knowledge of the Father. I tam nie ma poznania Ojca. I was once inside of the heart of the Father. Ja kiedyś znalazłam się we wnętrzach Bożego serca. Probably the hardest and toughest and greatest experiences in my life. To chyba było najtrudniejsze i najmocniejsze doświadczenie w moim życiu. And the heart of the Father was ripped with wounds everywhere. I serce Ojca było całe podzielone ranami, było całe poprzecinane. It was huge. Było olbrzymie. But everything was ripped with wounds. Ale wszystko było rozdarte ranami. And it was like a tabernacle. I to było jak świątynia, jak przybytek. That has a holy place and the holy of holies. Przybytek, który miał miejsce święte i święte świętych. And when I entered the deepest part of his heart. I kiedy weszłam do najgłębszej komnaty jego serca. I saw the most excruciating wounds. Zobaczyłam tam najboleśniejsze rany. And I touch. I dotknęłam. I touch. Dotknęłam. His heart. Jego serca. And the pain. I ból. The pain that was coming out. Ból, który z tej rany płynął. Was so strong. Był taki silny. Was so strong. Był taki silny. I almost died that day. Że ja mało nie umarłam. I was invaded with pain. Dlatego, że ten ból mnie przeniknął. And I cried to the Lord and I said, what is it, Lord? Się pytać, Panie, co to jest? What is it, Lord? Co to jest? That caused these wounds in the Holy of Holies. Co wywołało te rany w miejscu świętym świętych? What kind of sin is this? Co to za rodzaj grzechu? And he said to me, every sin against love. Każdy grzech przeciwko miłości. Rips. Rozdziera. Holy. Of holies. Najświętsze miejsce w moim sercu. Separation. Rozdziały. Division. Podziały. Divorce. Rozwód. Every separation. Każdy podział. My heart. Rozrywa moje serce. In the deepest places. W miejscu najświętszym. For us it's okay. Ale dla nas to jest bardzo często okay. Because the church of today is the same way as the church in the 13th century has another gospel. Bo Kościół, podobnie jak Kościół w XIII wieku, zrobił sobie inną Ewangelię. Faith is no longer pursuing the city of God. I wiara już więcej nie polega na podążaniu za Bogiem. Faith is no longer what the heroes of faith we read in Hebrews 11. W wierze już więcej nie chodzi o to, o czym jest mowa w Hebrajczyków 11 odnośnie bohaterów wiary. The Bible says that they were passed by a sword. Tam jest napowiedziane, że niektórzy byli przeżynani piłą. Forgotten. Zapomnieni. Left in the desert. Pozostawieni na pustyniach.
from whom the world was no worthy of them. I jest powiedziane ci, których świat nie był godzien. Today faith. I dzisiaj wiara. It's a different gospel. To jest jakaś inna Ewangelia. It's not the faith that pursues the treasures of heaven. To nie jest wiara, która stara się zdobyć te skarby nieba. It's not the gospel that pursues the holy city of God. To nie jest wiara, która chce sięgnąć do niebieskiego Jeruzalem, świętego miasta Boga. It's not the gospel that portrays the love of the Father. To nie jest Ewangelia, która przedstawia miłość Ojca. Faith is about a Mercedes-Benz. W wierze kościoła dzisiejszego chodzi o to, żeby zdobyć Mercedesa Benza. Faith is about who has the greatest house. W wierze chodzi o to, żeby pokazać, kto ma największy dom. Who builds the greatest temple? Kto wybuduje największy kościół? That is what faith of this fake gospel is preaching. To jest właśnie wiara fałszywej Ewangelii. There is an opening. I pojawiło się otwarte miejsce w niebie. In the heavens right now. Pojawiło się teraz otwarte miejsce w niebie. There is a portal in heaven. Jest otwarty w tym czasie portal w niebie. To restore the gospel of Jesus Christ. Który pozwoli odtworzyć Ewangelię Jezusa Chrystusa. And the gospel of Jesus Christ has one and one and only one foundation. I ta Ewangelia ma absolutnie tylko jeden fundament. And that foundation is the love of the Father. Tym fundamentem jest miłość Ojca. Being founded in the Father. Bycie ugruntowanym w Ojcu. Being founded in the love of the Father. Bycie ugruntowanym w miłości Ojca. Is what takes you to a holy life. To, co cię wprowadza w życie świętości. Because I cannot say I love my father. Bo ja nie mogę mówić, że ja kocham mojego ojca. And run into pornography. Kiedy biegam do pornografii, oglądam I cannot say I love the father. Ja nie mogę powiedzieć, że ja kocham ojca. And to abuse the brothers. I jednocześnie wykorzystując swoich braci. Oh, let all the burden be over Ella. Niech cały ciężar spocznie na Ella. It is so comfortable. Będzie wygodnie. To come and enjoy the conference. Przyjść i się cieszyć konferencją. Maybe you brought your little something. And maybe you brought your little something. Być może coś wrzuciłeś? Probably your meal is going to be more expensive. Być może więcej wydasz na posiłek? But we don't carry the burdens of one another. Nie nosimy wzajemnie swoich własnych ciężarów. Good for you, Ella. I'm mocking you. I'm mocking you. To jest przetrzeźnianie. I almost throw up. I prawie chciało mi się wymiotować. I was in the United States. Jak byłam kiedyś w Stanach Zjednoczonych. I was preaching the gospel. I głosiłam Ewangelię. The real gospel. Prawdziwą Ewangelię. The gospel of the death. Ewangelię, która jest Ewangelią aż na śmierć. And I cried to the Lord so hard. I wołałam do Pana. And I said, I am not going to miss this portal. I powiedziałam, nie, ja nie przegapię tego portalu. Because I am not going to inherit my generation. Dlatego, że ja nie chcę, żeby moje pokolenie the darkness that we live in the 20th century. Odziedziczyło ciemność, którą przeżyliśmy w 20 wieku. I will not leave my grandsons. Ja nie pozostawię moich wnuków. A world of war of homosexuality and abortion. W świecie wojen, homoseksualizmu i aborcji. And if I die trying to penetrate this portal. I jeżeli umrę, starając się wejść w ten portal, if it takes everything out of me, jeżeli to będzie mnie kosztować wszystko, I will pay the price. Ja zapłacę cenę. For that portal will be penetrated. Ale przez ten portal przejdę. And I was saying that. I mówiłam tak. You know what Americans did? I wiecie, co zrobili Amerykanie? They clap. Zaczęli klaskać. Like good for you, sister, that you're willing to die. Sobie gratulujemy, Anna. Dobrze, że umrzesz za nas. Because guess what? We're not. Bo wiesz co? My tam nie zamierzamy się ruszyć. I despise that clap. Everything in me. I ja tak
cierpiałam, ja naprawdę nienawidziłam tych oklasków wtedy. That clap only spoke of darkness. Bo te oklaski pokazały poziom ciemności. We're not here for clapping. My nie jesteśmy tutaj, żeby klaskać. There is a portal. Jest portal. That needs to be occupied. Które trzeba objąć w posiadanie. With people of truth. Ludźmi prawdy. You cannot ludzi prawdy. Understand the truth. Nie możesz zrozumieć prawdy. Unless you enter the Father. Póki nie wejdziesz do wnętrza Ojca. The noise of this world is too big. Hałas tego świata jest za duży. The ways of this world, they're too strong. Sposoby działania tego świata są za silne. Whatever you think your needs are is too strong. Bez jakiekolwiek potrzeby, które słyszysz, stają się dla ciebie za silne. And it's not because of a sermon that you're gonna change. I to nie z powodu kazania się zmieniasz. You enter the Father. Ale z powodu tego, że decydujesz się wejść do głębin Ojca. I kiedy każda osoba, i każdy z was wejdzie do wnętrza Ojca, your eyes are going to be changed. To wasze oczy zostaną zmienione. Wasz sposób postrzegania świata ulegnie zmianie. The way you trust in Jesus is going to be changed. Sposób, w jaki ufacie Jezusowi, ulegnie zmianie. The way the Lord provides for you is going to be changed. Sposób, w jaki Pan się o was troszczy i daje wam zaopatrzenie, ulegnie zmianie. You will be as Francis, laughing all the time. I staniesz się tak jak Franciszek, który się zawsze śmieje. He laughed all the time because entering the Father is entering the greatest joy. On zawsze się śmiał, dlatego że wejście do wnętrza Ojca jest jak wejście w radość. You can laugh all day long when you live in the Father. I ty się możesz śmiać wtedy przez cały dzień, kiedy jesteś już znasz Ojca. Because you know, bo wiesz, that such a greater Father, że taki wspaniały Ojciec will take care. Zatroszczy się o ciebie, zatroszczy się o swoich ukochanych synów. What kind of a God would be that you seek him with all sacrifice? What kind of a God he will be if you seek him with all sacrifice? Jakim Bogiem będzie mógł dla ciebie się stać, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem, składając ofiarę ze wszystkiego? He leaves you alone to solve your own problem. On nie może być takim Bogiem, że ty mu służysz całym sercem, a on cię zostawia potem, żebyś się rozprawiał ze swoimi problemami. That's not your God. To nie jest twój Bóg. That's not the Father. To nie jest Ojciec. And you need to rest. I ty musisz odpocząć. By knowing him. Przez poznanie go. Because you're wasting your life. Bo tracisz swoje życie. In a lot of things. Na wiele spraw. That the Lord never called you to do. Co do których Pan cię nigdy nie powołał. You're struggling with so many anxieties. I zmagasz się z tak wielkim niepokojem. Because you have to take the place of God, the supplier. Ponieważ musiałeś wejść w buty Boga, zaopatrzyciela. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. All things will be added. A wszystkie rzeczy będą wam dodane. I said, Lord, how will we penetrate the portal? Więc ja się spytałam Pana, jak możemy wejść przez ten portal. Because the door of the portal has one sign. Te drzwi tego portalu mają jeden znak. It says oneness. I jest na nim napisane bycie jednym. Oneness. Bycie jednym. True brotherhood. Prawdziwe braterstwo. You cannot do it by yourself, Anna. Nie możesz tego zrobić sama, Anna. It's not about you and me. To nie chodzi o ciebie i o mnie. You will stay at the door. Ty zostaniesz przed drzwiami. It's about them and you. Tu chodzi o nich, o ludzi. It's about the oneness. Tu chodzi o bycie jednym, stawanie się jednym. The ones that hear the call of the Father. Tutaj chodzi o tych, którzy słyszą wołanie Ojca. That decided is worthy. Którzy postanowili, że to jest, że on jest godzien. To give the next generation a chance. I że warto jest dać kolejnemu pokoleniu szansę. Because when the portal closes, dlatego, że kiedy portal się zamknie, you're gonna have another war. To będziemy mieć kolejną wojnę.
If nobody penetrates. Jeżeli nie wejdziemy przez ten, jeżeli nikt nie wejdzie przez ten portal. And then another war. I potem kolejna wojna. The earth is overcharged with sin. Bo ziemia jest przeładowana grzechem. The church cannot be sucked into the world system. Kościół nie może się zapadać w system światowy. They cannot continue doing the same old churchy stuff. Nie możemy w kółko wykonywać tej samej pracy kościelnej. Because the portal will close. Bo portal się zamknie. I say, how do we do this, Lord? Więc się spytałam, Panie, jak my to mamy zrobić? We are in so many different nations. My jesteśmy w tak różnych narodach. He said to me every morning. I on mi odpowiedział, co rano. When the dawn starts. Kiedy wschodzi słońce, kiedy zaczyna się poranek. When the first light of the dawn starts to shine. Kiedy pojawiają się pierwsze promyki. The portal opens up. Wtedy otwiera się portal. Until the sun rises. Aż do momentu wstania słońca. It's 1 hour. To jest godzina. That the portal remains open. W trakcie której portal jest otwarty. And you can enter there and penetrate the Father. I wtedy możecie wchodzić tam i możecie wchodzić do głębin Ojca. So I say, okay. Więc ja powiedziałam, okej. Okay. Who wants to join? To kto chce do mnie dołączyć? Every morning. Co rano? At 5:30 in the morning. O 5:30 rano na przykład. Whatever the morning is. I w zależności od tego, kiedy wstaje słońce. For us it's 5:30. Dla nas to jest na przykład 5:30 ostatnio. Until 6:30. Aż do 6:30. And every morning we go to the beach. I co rano idziemy na plażę. We're not going to pray for the nations. Nie chodzimy tam po to, żeby się modlić o narody. We're not going there to sing. Nie chodzimy tam, żeby po prostu śpiewać. We go there in the silence of His holiness. Idziemy tam w ciszy Jego świętości. In the beauty of His holiness. W pięknie Jego świętości. With the only idea to meet with the Father in His silence. I chcemy po prostu spotkać się z naszym Ojcem w ciszy. Taking the soul under control like that white horse. Przejmując kontrolę nad duszą, jak nad dzikim koniem. Until your spirit is immersed in the Father. Aż twój duch jest, staje się duchem zanurzonym w Ojcu. And once you are there. I kiedy jesteś tam. You long for the brothers. To zaczynasz tęsknić za braćmi. You long for the unity. Zaczynasz tęsknić za jednością. And you know there are others there joining with you. I wiesz, że są tam inne osoby, które się z tobą łączą. And you're gonna see them as the stars in the firmament. I zobaczysz je, ich jako gwiazdy na firmamencie. And when you see the stars, kiedy widzisz gwiazdy, you're gonna remember your brothers. To przypominają ci się twoi bracia, that are joining with you. Którzy się dołączają do ciebie. And then we are going to be merged into one. I potem my jesteśmy łączeni w jedno. The true body of Christ. Jako prawdziwe ciało Chrystusa. Tutaj na ziemi, when we see one another, kiedy widzimy się wzajemnie, there's gonna be a connection beyond the natural. Pojawia się połączenie, które jest ponadnaturalne. There's gonna be a love that goes beyond any understanding. Pojawia się miłość, która przekracza wszelkie zrozumienie. Because we have merged in the heavens. Bo stopiliśmy się w jedno w niebie. And if we have merged in the heavens, jeżeli stopiliśmy się w jedno w niebie, what can separate us here? To co nas może rozdzielić tutaj? Do you understand? Czy then we're gonna have the most amazing fellowships.
My będziemy mieć najwspanialsze spotkania, najwspanialsze wspólnoty, społeczności. So I want to make a call. Więc ja teraz chcę się do was zwrócić. To penetrate the portal. Żebyście podjęli to wyzwanie i wchodzili przez ten portal. The commitment is every day for 40 days. I zobowiązanie polega na tym, że wstajesz co rano przez 40 dni. If you're extremely tired, you can rest one day. Jeżeli jesteś potwornie zmęczony, no to robisz sobie jeden dzień przerwy i wracasz. Or if something really dramatic happened, you can skip that day. Albo jeżeli stało się coś naprawdę dramatycznego, to też. For the rest of the days, ale przez pozostałe dni you go to the portal. Idziesz i wchodzisz przez portal. Will you do that? Czy chcesz to zrobić? I want you to sign up. Więc ja chcę, żebyście się wpisali na listę. I want you to make a list. Chcę, żebyście zrobili listę. We have a chat. My mamy z innymi narodami też czat otwarty w internecie. In WhatsApp. Na WhatsAppie. And you can communicate. I możemy się tam komunikować. And share the experiences. I dzielić się doświadczeniami, które mamy. Don't open your Bibles until the sunrise. I nie otwierajcie Biblii, póki nie wstanie słońce. Don't do anything you know what to do until the sunrise. I nie róbcie nic z tego, co wam się wydaje, że wiecie, że macie robić, póki nie wstanie słońce. Because the characteristic of this portal is totally new. Bo cecha charakterystyczna, charakterystyka tego portalu jest czymś zupełnie nowym dla nas. So if you want to join, więc jeżeli chcecie się do tego dołączyć, you give your mail, your WhatsApp to L. Możecie się wpisać na listę, wpisać swój e-mail albo numer telefonu do mnie, do Eli. No, this is not about who is organizing it. Tu nie chodzi o to, że ja to zorganizowałam. You can do that, do that. Nobody is organizing this. Aha, nie, to nie chodzi o to, że ta modlitwa o portal jest jakoś zorganizowana, tutaj nikt tego nie organizuje. This is not the portal of Anna Mendes. To nie jest portal Anny Mendes. This is not the portal of Ella. To nie jest portal Eli. It's the portal of Jesus. To jest portal Jezusa. And the only name that is there is Jesus. I jedyne imię, które się na nim pojawia, to Jezus. And you just join the Father. I ty po prostu wtedy łączysz się z Ojcem. I wtedy zobaczysz, co się będzie działo w twoim życiu. After 40 days. Po 40 dniach. You can recommit for the next 40 days. Możesz się zapisać na kolejne 40. Or you can withdraw. No, albo możesz się wycofać. And so on. I tak dalej. Amen. Tak? So who can join? Więc kto chce się zapisać? Let's see your hands. Ręce w górę. That means you're gonna wake up. In the morning. To oznacza, że będziesz wstawać z rana. This is a commitment. It's the only thing he's asking. He asked St. Francis much more than waking up at 5:30 in the morning. Much more. He's only asking an hour. Ja tylko proszę o jedną godzinę co rano. Until we penetrate. Aż przejdziemy przez portal. Now the idea is to penetrate. Bo nam chodzi o to, żebyśmy przeszli, weszli w całkowicie. And in that presence the Lord's gonna deal with you. W tej obecności, podczas tych spotkań, Pan się będzie z wami rozprawiał. You will feel the cleansing of the Lord. Będziecie czuli, jak Pan was oczyszcza. You will feel how he takes off the burdens of you. I będziecie też czuli, jak on ściąga z was ciężary. You will probably hear many times, humble yourself. I pewnie wiele razy usłyszycie, umniż się. You will hear many times, learn of me that I am meek and lowly. I wiele razy usłyszycie, uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca. But I guarantee, ale gwarantuję wam, that the experiences that you have, że te doświadczenia, które będziecie mieli, will start to do something. Zaczną coś w was wykonywać. And I pray that as Francis touched the world, i ja się modlę o to, że tak jak Franciszek dotknął świat, even though the body can destroy his testimony afterwards, nawet mimo tego, że Watykan potem zniszczył jego świadectwo. What he did is written in heaven. To, co on zrobił, jest zapisane w niebie. The same way he touched Europe. I w ten sam sposób, w jaki on dotknął Europy. I pray that the true brothers in Christ. Ja się modlę, żeby prawdziwi bracia w Jezusie Chrystusie. In Europe will touch Europe.
którzy znajdują się w Europie, dotknęli Europy. When I am in the portal, i kiedy ja jestem w tym portalu, I start calling people. Zaczynam wołać ludzi, przywoływać ich na nowo. Even those that are separated from me, or never see them anymore. Nawet tych, którzy się ode mnie oddzielili, których już nie spotykam, ja ich wołam. And you will start not to take separation. You're not going to handle separation anymore in your life. I dojdziesz do takiego punktu, że nie będziesz już w stanie pozwolić sobie na separację, na oddzielanie się od niego. When the Lord started to talk to me about St. Francis, kiedy Pan zaczął do mnie mówić o świętym Franciszku, I heard in heaven those who bent the system. Ja usłyszałam w niebie ci, którzy zgięli system. And what you're doing? I to co ty robisz? Not looking for the platform. Nie szukając miejsca wywyższenia, nie szukając jakiejś platformy. Not looking to be the greatest name. Nie szukając, żeby być największym mężem Bożym z wielkich, wielkim imieniem. You're sitting in your chair. Ale po prostu siedząc na swoim krześle. With the Father. Będąc Ojcem. You're bending the system. Ty naginasz system. Mój bracie.